Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Los Badajaron i zapraszam was, nie wiem, może na nową serię, nie wiem na co, na moją krzywą... moją krzywą twarz. Ha, 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 ha. Wszyscy będą zachwyceni, zaraz każdy mnie usunie, zobaczy i będzie, o ona tak wygląda, a dlaczego używa profilowego innego? Jeśli mnie pamięć nie myli, to mniej więcej to profilowe zdjęcie. Zobaczycie po tej stronie. U mnie jest po prawej. U mnie ja robię po prawej, a będziecie mieć po tamtej, tylko po tamtej nie bardzo. Zresztą kuźba już by to wiedział. No bo tak jak mówię, tak akurat wyglądam od święta, a tak wyglądam na co dzień. I tyle. Nie będę się zagłębiać, już tyle razy mówiłam. I tak dalej, i nie wiem, może ktoś się obrazi, na pewno ktoś się obrazi, pójdzie sobie i stwierdzi, o Boże, ale ona jest niestety, ale stwierdziłam, no może jeszcze raz spróbuję i nie, ja i tak wiem, że to wszystko źle się skończy, więc no niestety. Też wam się ostatnio pytałam, czy mniej więcej w takim miejscu kamerka, że jak miałam przy Seven Daysach, tam potem eksperymentowałam, robiłam tą mniejszą kamerę. Dobra, może mniejsza, z tym zacznij grać, a nie. W ogóle już który raz to nagrywam. Nagle zaczęło się świeciło wcześniej słońce i teraz znowu zaś ten, było pochmurnie, potem słońce, potem ten. Trochę deszczu. Świetna pogoda. Mamy Priest Simulator. Śmieszny, wesoły, humorystyczny. Gdzieś tam miałam ściągawkę ostatnio przygotowaną i napisane wszystko to, co miałam, ale tak zaś mnie kaszel zaczyna męczyć. Ostatnio też nagrałam chyba około 20 minut odcinek, tak mniej więcej i wyłączyłam, bo poszłam po ten mój syrop. No i stwierdziłam, że to nie ma sensu i tak tam kamerka miałam źle ustawioną troszkę, tak nie podobało mi się to. Więc gdzieś tam może, nie wiem, czy skasuję, czy to do archiwum wrzucę. Ta gra jest jeszcze w wczesnym dostępie od chyba 6 października 2022 roku. A 2023 Steam pisze, więc chyba jakaś pełna może premiera. Jeszcze pracują na tą grą. Tam w ogóle w tym pisało, że jest angielski. Na śmiesznej stronie gry online pisało, że jest tylko angielski, a no sorry, jest polski. Teraz wam opcję pokażę. Język tekstu, język audio. To jest chyba polska, jakieś tam polskie studio. No i tyle, nie będę jakoś przedłużać. Slot. Usunęłam stary slot, no bo nie ma sensu. Będzie śmiesznie, będzie dziwnie. Tak, pokazała swoją też twarz po raz enty na Halloween. Zajebiście. No właśnie wam piszę, że to jest jeszcze wczesny dostęp. Cały czas pracujemy nad grą, liczymy na wasze wskazówki. Gra będzie śmieszna o księdzu wampirze. Jak ja powiem księdzu wampirze, to będzie spoiler? Chyba nie. No więc to... Piekło do placy zabaw. Masakrycznie śmieszne. Walczymy o splendor, upokarzając się wzajemnie i znęcając się nad potępieniem. Masakra, już mi się udziela. Jestem nieśmiertelnym wampirem, schodzącą gwiazdą Infernetu. To tak jak ja, witaj w klubie Infernetu. Wy dajecie wyzwania. Ja robię robotę. Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to. Wejdę się przyzgadzać. Jeszcze jestem no. Za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię. No, przeprowadzimy Orlok. Się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec. Nie to szok. Jak chcecie zostać popularnym, masakra. To lepiej miejcie chowańca. Nie ma chowańca, nie ma lajków. Nie ma lajków, nie ma splendoru. A to moja ukochana. A mój chowaniec gdzie? Famela. Jestem popularną piosenkarką. Wamela. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc zagra jakaś Gruzja. Nienawidzę Cię. Czy Gruzja? A Orlok Beboka. Więc rozgonimy towarzystwo. Dwie parówki. No, zobaczymy. Pewnie wam nie podejdzie, zaraz parę osób mnie usunie i tyle. To jest po prostu standard u mnie. Muzyka w ogóle, moje klimaty, jak ktoś...
Wykam moje klimaty. Chodź, kuźła Beboku, jak ja cię zbebokuję, to po prostu cały internet wysadzisz w powietrze. Bardzo swoje. Dobrze ci tak. Trochę głośno ta muzyka. Patrzcie, niby mam ustawione muzyka 2. 2 czego? 200? I efekty dźwięku. Bije to jak głupie, no po prostu. Chodź kurde Beboku, jak ci do tyłka wejdę, to po prostu raz. Aha, on już biega. Automatu. Boli, a boleć. Jak ci kurde w dziurki wsa... Dziurki, co? Jak jesteś kurde... No, po prostu... Mistrzostwo to będzie. Ej. Bebo, chodź. Od tyłu. Bebok od tyłu, tak jak lubi... Lubimy. Aha. Zrobiliśmy to! Koniec hałasowania! Koniec imprezy po nocy. Gruzja. Dobra, spierdalamy stąd. Mhm. Do windy. Się wy... Kurwa, nie działa. Dziadostwo, już po nas. Winda się zje psuła. Na litość boską trzeba mocniej po prostu. Dosłownie. No i ciebie. Ich. Co to kuźwa jakaś ten... Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił... ulica Sezamkowa? Klimaty takie coś tam? Cały budżet przejebałem w kasynie. Na szczęście przerąbałem w kasynie. Pomysłem. Aha. Proboszcz Torpedo sprzedał nam figurki. Co się od nich robią opętania? A teraz mówi, że dokona egzorcyzmów. Za pieniądze! Za pnące! Już wolę być opętany! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu? Zabiłem brata! Z mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród. Wrzuciłem alkohol. O kurde. Chcecie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Torpedo, chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Jaka żaba, masakra. Egzorcyzm w ich kołaku. Ej, spoiler! Ej, nazywamy go spoiler. Bo ciągle spoileruje nam seriale. Wszystkich wkurwia. Kto by chciał znać przyszłość? Nikt. Opętania to tylko dyrdy mały Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów. Nas w wierze, chrześcijanków. No to się kurwa zdziwicie. Nie chcę żadnego demona. Chcę grzeszyć po swojemu. To jak kogoś upęda, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo. Ale... Wiecie, to moja praca. Jaka cipa! Proszę księdza, to co ksiądz robi, to jest haracz. Haracz. No weź, jaki haracz? No haracz. No trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haraczach, że nie wolno. Albo co? Proboszczu niebieski! Zanim proboszczu niebieski! Świetnie zrobili kolor ten. Jakim niebieskiego go i proboszczu niebieski. Anielski! Z piekła. To papier Orlok! To naprawdę on! Oh shit! O złoty! Spoiler! Znowu się jebłeś z przepowiednią! Kurwa! Jesteśmy na wolności! Nie, dobrze! Trafiliście do Polski! Spoiler! Hajse za Beboka! I mój fame. O nie, mój fame.
też nas kojarzą. Poleci z tym filmikiem. Proboszcz chce przeprowadzić na mnie egzorcyzm. Aha. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na dożynkach. A kurde. Zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. No? Obojętnie. Hungala, bungala, zapiecze w dupala, zębata galareto. Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? No to poczekaj. W imię ojca, elemele, obróć tabelę, orlok na czel. Oh no. Oh no, rękawiczki. Zepsuł mi rękawiczkę. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Moje rękawiczki. Straciłem wampirze supermoce. Gówno oh no. Żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. O, Do kościoła! Wampirze! Idź do kościoła! Wyspowiadaj się i nic nie zepsuj po drodze. Jeśli ale masakra. Jeśli chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. Wejdź, zajdź. Nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. Jestem wampirem. Nie będę chodził po kościołach. Oddawaj supermoce i wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Po co mi? Korba, torba, rike, fajke, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje trzy życzenia. Co, kuźwa, jakaś rybka jestem? Wszyscy popamiętacie. Ty, jakaś rybka jestem, że kurde, trzy życzenia mam i spełnić. Co? Zatkało, bluku, kakao. Kakao się Orlok? Mówiło. Orlok, gdzie ty idziesz, kuźwa? Rozejdę się z tobą, co? Odejdę od ciebie. Mamy mapkę. Domyślam się, że jesteśmy tu. Krumby, osiedle barakowe. Krumby, może jakieś aha, krumby, śmiać. Halloween, Halloween to tak akurat pod... Telefon dzwoni. Już niestety grałam, więc wiem, że można rozwalać ten... Te niektóre rzeczy tam, ten... Niestety, takie... To też nie, tego nie pamiętam. Ohoho, też. Jeb. O kurde. Też, krzesło. A ławki? Nie sądzę. Kościół by mnie zjadł. Ale tu te rzeczy mogę rozwalić. Recykling. Pewnie jakiś ten... złom będę sprzedawać. Kuźwa. Aż 5. No dobra. Posłuchajmy, co tam. Hej, słychać mnie? To ja proboszcz Torpedo. Torpedo. To ma być kościół. Wygląda jak melina. No, raczej. Jaki plan? Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze to jak ja. Więc po co mi plan? Torpedo! Odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe. Jezu, żem się wystraszył, że coś mi tu czarnego nie, goni. Mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, Jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. O kuźwa. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś w pokera. Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. O kurde. Wampir będzie strugał krzyże. Jajca jak perety. Gnęli mnie w kościele. Czemu to wygląda jakieś, dlaczego ja, bo coś takiego kiedyś... Proboszcz umie w hokus pokus. Tak mnie zaczarował, że chodzę po świętym miejscu i gówno mi jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie. O Jezu. Tak to ten... trochę, a nie? Takie dlaczego ja, takie ten... A mnie zaś zaczyna gardło męczyć. Dziwa. 2000 years later. No okej, okay, jestem z powrotem. Powiększyłam sobie tą kamerkę tak troszkę. Zrobiłam sobie pićku, znaczy wzięłam sobie pićku, żeby w razie był to gardło sobie nawilżyć, no bo jeszcze... Który to już tydzień w ogóle? Pewnie drugi mnie miałam, czy albo trzeci z tym kaszlem takim chamskim. No i tyle, no.
Więcej nie pomyślę. Aha, krzesło mogę rozwalić z tego, co pamiętam. No i no zobaczymy, no chciałabym, żeby to się przyjęło może kiedyś, ta kamerka, bo mnie to tam lot to, jak ktoś potrzebuje wizualizację mieć, to no, to nie wiem. To nie wiem, no są osoby, którym może bardziej się podoba oglądanie, jak widzimy czyimś reakcję na coś, więc no ja rozumiem tą rzecz, ale jednak ten... Wyobraźcie sobie sytuację, że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie na powierzchni Polski. Chcecie wrócić do domu i nakarmić nietoszopa. Co robicie? Bo ja się Słońce zaś zeszło. Strugam krzyże. Słońce zeszło. I zaś pewnie się rozpada, tak standard u mnie. No. Więc no zobaczymy, no. Jak przyjmiecie, no to fajnie, będę się cieszyć, a jak nie, no to trudno i nic z tym nie zrobię niestety, no. Ja sobie mogę chcieć. Wy też sobie możecie nieumyślnie chcieć, a potem stwierdzicie nie. Nie chcemy jednak. Jednak wiecie. No, mamy krzyże powiesić. Jej, udało się. No więc, no takie ostatki. Czasem w nocy się obudzę i muszę zakasłać też tak nagle. Pięknie. I to w szczególności jak za pierwszym razem zasnę. Patrz się po górnych narożnikach. Gdzie, co? Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Macham. Ale ja nie widzę. Dawaj drugie życie. Machamy ci. Szybko. Czym? Ty, a co to jest to za tobą? Co? To są szatanistyczne tutaj. Szatanistyczne! Na rozkaz diaboliny! Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Muszę nawet jeszcze sprawdzić, czy ten mam dobrze wszystko ustawione. Wampirze, natychmiast zniszcz ten. No i za się zaczyna u mnie. Moją niebieską moc. Przy okazji odwracaj krzyż. O Boże. Egzorcyzmy się zaczynają. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło. I będziecie mieli w pierdol. Halo, krzyż. No wydaje się być ciekawą grą. Taką śmieszną, dziwną zarazem. Wszystkie postacie są z drewna zrobione w ogóle, jakbyście jeszcze nie... Jan Paweł II to był ich dwóch. Tak, trzech. Automat mogę ten? Nie pomyślałam, ty ludzie, że można ten... Ostatnio, żebym nagrywała, to trzeba kup, no nie? Wystarczy uderzyć. Tak, zarąbałam wszystkie towary. Świetnie. Nie pomyślałam, no faktycznie to jest ten normalne, sensowne, że można sobie właśnie ten postukać. Postukać automat i wypadnie coś z nich. Dobra, bo brakuje nam jeszcze trzech tych, to pewnie gdzieś to tu będzie. Tu mamy krzesło, mogę rozwalić na złom. Niech im będzie. I mniej więcej gdzieś tu skończyłam ten odcinek. Powiedzmy ten pierwszy odcinek, który nagrałam. Bo żebym zaczęła harlać jak głupia. Aha, tego nie mogę już sobie. Telewizja nie działa, ale fajka działa. Standard. W ogóle ciemno się nie robi. Nie jest ciemno na polu, tylko ten. Tak to niestety wygląda. Co tu się dzieje? O Jezu. Zaś mi zaczyna garu męczyć. To jest złe. O Jezu. Husiu, razem ze mną. To... Znaczy on razem ze mną. Trafiłam. Jeszcze jeden. Jest. A jest tu coś? Kieliszka mogę? No to świetnie.
Mogę? Już przechodzimy, dobra. A tu coś ten? A co to jest? Zamknij drzwi, ale tu jest coś F. A nie mogę teraz tego użyć. Masakra. Niby już lepiej, już ten... Ale kuźwa, jeszcze nie. A to co to jest? A jak się kuca? A kuźwa, na razie nic z tym nie zrobię. Może później do czegoś to będzie nam potrzebne, ale na razie nie. Dobra. Już tam. Krzyże wstawione i odobrócone, a totemy zniszczone. Jesteśmy kwita. Nie no. Nie, jeszcze nie. I odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. Nie wkurwiaj mnie nawet. Chłopie, ja ci tu nabijam. Chłopie. Splendor. Czyli fame taki. Ciesz się. O Jezu. Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółkach. Cały świat chce to zobaczyć. O. Raczej tak. Torpedo znęca się nad demonem. Zarobimy miliardy. To... Miliardy. Miliardy. Dostawa? Przecież sprzedajesz na miejscu. Kup 4, dostawa gratis. O kurde. No dobra. Umiesz się targować. Dostawa zawsze gratis. Zawsze miałem łeb do interesów. Chłop ogarnia mi bajzel w kościele za friko, a to nie wszystko, na co mnie stać. A. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o... O, nie, nie śpier... A, ależ jasne, nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi... Możecie spytać nawet mnie, masakra. A ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. A. Tylko ciebie. Mam włożyć sutannę, zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową. O kuźwa. Ja, wampir Orlok. To zrobię. Ty, piekielny, pogromca barona. I tak to zrobię. Ha, 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 ha. Gdzie mam iść? Sutan, szafa jest na strychu. Aha, tam na górze. Strychu. No, no świetny pomysł, naprawdę. Gdzieś mi coś migło. O tą szafę chodzi? A tu jest sutanna. Strój księdza to dopiero wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Orlok! Orlok! Coś je nie richtig. Woli bawić się w księdza zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Pomogę ci, skarbie. I jebście z samochodu. Z telefonu. What? Z auto. Dziękuję. Przepraszam, busu. Jawolina? Ty tutaj? Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj. Wiesz, jak możemy się stąd wydostać? Jestem wam to winna. Czekaj, czy to jest jakiś ten... transport. Można tak, ukończyć żeby, tą grę, czy to wiedział, potem to już jest ogarniesz? Rób co chcesz. Moja ex. Moja ex, o kuźwa. Internetu uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Moja ex. Jej popularności zbiegł się w czasie z nagłym spadkiem popularności. Ciekawe czemu. Bo spuściła mu srogi w pierdol. No właśnie. Tu też mnie chyba lubią. To wyzysk. Oni zarabiają na twojej naiwności. Przestań się kompromitować, ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoshopa. Nie wrócę do piekła bez klątwy. Przecież masz supermoce. Zostałeś dżinem złotą rybką. Może też się do czegoś przydaj i ogarnij transport. Jesteś taka popularna. Na pewno masz kontakty. Kościelna piwnica, klucz. A co to jest? Co mi to da? Po co mi to da? Mogę już użyć? Nie. Dobra. Zaraz sprawę w piwnicy. Tędy się schodziło, nie? Ja mogę już tamto skoczyć na po tamto coś? Nie. Na razie nie wiem po co, na co. Ten zwój cały jest. Jezus Maria, jak mnie ktoś spamuje. Blokujesz drzwi, naprawdę? Ja bym tego nie zgadła, ani trochę. O, wina, wina, dajcie. Bo jak... O, ty, kuźwa, z wina masz. Jak nie po oczach, po...
Masz za swoje. Masz za swoje. Jak zwykle to samo. Coś ty za jeden. O, pałka. Po gówno mnie atakujesz. Ale mnie swędzi tatuaż. Miałem czekać na księdza. Prawie mi się udało. Wyleczony, ale... Ale mnie jest... Tylko jasełka. Kur. Szukam gitary. Jasełka. Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy. Musiałem ją rozdupcyć. O nie. Przeszukaj moje zwłoki. Ble. Ble. Że tam jest, znalazłem black metal. Z tym to się można zabawić. O. Kaseta. Muzyka. Tylko tak średnio. Pałka, klękajcie do pałki, co? Czekajcie, jakieś prawo autorskie, nie? Chyba stworzyli ten... Black. Lepsze uzbrojenie. Amen. Amen. Zgadzam się w 100%. A to co? A to co? Co leci? Obecnie z wody? Boska... Nie, kuźwa, jak to się nazywa? A, benzyna! Ja pier papier. A jak ja mam... Benzyna może? A ja chciałam powiedzieć, że woda święcona. Ale mi spędzi... Siwa mać, mi ręka spędzi, nie mogę... Ostatnie życzenie. A mogę schować ten? Mogę. Odbierz telefon, ale tu raczej nie ma. Tu mamy właśnie kanister. Nie wiem, do czego bym miała sobie wlewać. Masz klucza. Dobra, jeszcze odbierzemy ten telefon i zwijamy się dzisiaj. Znaczy, ja się zwijam. Koniec przedstawienia. Oddawaj klątwę. Nie tak się umawialiśmy. Piosenka. Motłoch czeka. Zapnąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech. Dobra, zatańcz krakowiaka i daję ci... O Jezu. Nie umiem tańczyć. To się jak nauczysz. Nie masz pomysłu, to po prostu mnie wypuść. Nie, no przecież nie może się zmarnować życzenie. To jak nie? Zrób przewrót w przód. Zabrałeś mi supermoce. Jeżu, no co nie wiem. Jeżu. Posprzątaj kościół. O Jeżu, kuźwa, posprzątaj kościół. Czym? Miotłę dostanę? Mopa. O kuźwa. Ten symulator... Tego, jak to się nazywa? Ta taka fajna gra. Grałam, skończyłam ją nawet. Tylko nie bawiłam się w kupowanie domków i restaurowanie. No nie przypomnę sobie. No, amen. Amen. Na R. W kościele mam umyć. Aha, pewnie ten. A nie da się jakoś ten na stałe trzymać? To naciskacie i czyści tą ścianę. Dobra, jeszcze poczyścimy te ściany i tyle. I spijam się. Gruz też będę musiała posprzątać, kuźwa. No nie powiem, ma to swój pomysł na siebie i tak dalej i ciekawe to jest. A to też? Tak. No mnie się podoba takie rzeczy, wiecie. O, jakąś kasiorę, 31 też ma. Dobra, jeszcze... 3. W sumie. A to tam, w tamtym miejscu. Tutaj chyba było. Wiem, że chyba już ciemno mniej więcej. Nie mam jakiegoś oświetlenia obecnie na razie, no bo... Po co? Miałam też green screena, ale no... Ale na razie nie.
Na razie tak testuję ten, czy to ma sens w ogóle. Dajcie mi znać ewentualnie, czy to ma sens. Jak nie, no to trudno. Ten wampir troszczy się o kościół bardziej niż gatunek torpedo. Gatunek torpedo wskoczył do planu. Umieraniec zrobił więcej w jeden dzień niż proboszcz przez rok. Chyba zacznę chodzić do kościoła. O! Najwyższy czas się nawrócić. O kuźwa, nie. O kuźwa. Aha, ci tacy, to są na niebiesko. Nie bić nasz proboszcz. Proszę o ciszę, co to za herezje? Za herezje, za hejt. Chyba zapomnieliście, na czym polega prawdziwe powołanie. Chrześcijanizm to nie tylko procesje, chrzciny i czyste ławki w kościele. Chrześcijanizm to wojna. O Jezu. O Boże. Wojna z szatanizmem. Kto inny ma na tyle wiary, by korzystać z boskich broni? Torpedo. Podobno jakiś tłusty niebieski pluszak ukradł mój schemat pięściostrzelby. Nie przebiegał może tędy? Będziemy mieć. Dobra, skończymy sobie tu pierwszy odcinek. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Czy wam się niestety nie spodoba. Nie wiem, czy jest ciemno bardzo. Ten kamerka może być ciemno. Coś będzie trzeba się przyzwyczaić. Czekajcie, bo z tyłu mam ten za monitorem. Ewentualnie trochę się podświetlę. Może coś to da, tak wiecie. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, a raczej się nikomu to nie podobało, weź się schow. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my może zobaczymy, czy w takiej samej formie się widzimy, czy w ogóle stwierdzę, że, że nie ma to sensu i no, usunę ten odcinek, ten pierwszy z kamerką i po prostu nagram bez kamerki. Trzeci raz tym razem. No nic. Dzięki. Cześć.